No na całe szczęście gdzieś tam zbierają się burzowe, deszczowe chmury, ale i tak jest gorąco. Trudno uwierzyć, że będziemy się cieszyć z tego, że ma padać. No ale prawda jest taka, że ostatnimi czasy wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni tymi upałami. I jeżeli żar leje się z nieba, to naturalna chęć najemców jest taka, żeby każde mieszkanie wyposażone było w klimatyzację, ale nie zawsze tak jest, ba, nie zawsze mieszkanie jest w ogóle wyposażone. Czasami wynajmujemy cztery ściany i to będzie temat dzisiejszego odcinka. Biorąc pod uwagę rynek najmu w Polsce, u nas, lokalny, czy mieszkanie powinno być wyposażone, czy nie? Do takich przemyśleń, czy wyposażać, czy nie, skłonił mnie też jeden z komentarzy na grupie poświęconej najmowi. Tam jeden z wynajmujących skarżył się, że ktoś zwrócił mu mieszkanie, gdzie to było uszkodzone, tam to brudne, tu gdzieś niedokręcone i tak dalej. No i oczywiście inny wynajmujący polecił mu, mówiąc: pamiętaj, baranku, wynajmuj mieszkanie tylko niewyposażone, a nie będziesz miał takich problemów. Więc jak to tak naprawdę jest? Jakie są plusy, minusy wyposażania i dla jednej, i dla drugiej strony? Czy lepiej wyposażać, czy nie wyposażać? Między innymi o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Zainteresowany? Zapraszam do oglądania. No ale zanim zaczniemy, to jeszcze apel do konesera Matoła Głąba, który sobie tutaj postanowił zrobić romantyczne posiedzenie, prawdopodobnie z dziewczyną, przy butelce Prosecco i małej flaszeczce. Tam ją chyba widać. Kurna, wyżarli co było. Wszystko zostawione. Kubek plastikowy, butelka po Prosecco, tam mała flaszka, tu jakaś puszka po Pepsi. Żenada, ludzie. Strasznie mnie wkurza takie syfienie we własnym otoczeniu, tym bardziej, że to nie jest jakaś kurna pustynia, gdzie nie ma kosza na śmieci. Wystarczyło to zabrać ze sobą i wyrzucić po imprezie. No nic, wezmę to ja. Chcesz mieć czysto, to posprzątaj sam. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, czy wyposażać, czy nie. Otóż jeszcze kilka lat temu wydawałoby się, że kredyt hipoteczny, który zaciągasz w tym pięknym kraju, jest wyłącznie kredytem ze zmienną stopą oprocentowania. To podobno był standard rynkowy i wystarczyło całe zamieszanie związane z podwyżką stóp procentowych, żeby teraz dominującym produktem na rynku hipotecznym był kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania, po to, żeby ciebie, drogi kredytobiorco, uniezależnić od tych wahań stóp procentowych, żeby wysokość twoich rat od tego nie zależała. Co to oznacza? To oznacza, że w bardzo krótkim okresie zmieniło się coś, co uznawaliśmy za pewnik. I tak jest z rynkiem najmu mieszkań. Uznaje się za pewnik, że mieszkanie, które chcesz komuś wynająć, powinno być wyposażone. I to nie tylko jeśli chodzi o taką zabudowę łazienkową w rozumieniu wanny czy kabiny prysznicowej i zabudowę kuchenną w rozumieniu blatu, jakichś tam szafek, ale wyposażone w rozumieniu łóżka, szafy, jakiejś komody, wszystkiego tego, co pozwala ci wziąć najemco ze sobą tylko i wyłącznie ciuchy i wprowadzić się do mieszkania. Tak jest wynajmowana zdecydowana większość mieszkań w tym kraju i można by powiedzieć, że to jest standard. Ale czy tak powinno być? Czy to jest dobre rozwiązanie? Kto z tego tak naprawdę korzysta? Kto z tym może mieć problemy? Spróbujmy się temu tematowi szczegółowo przyjrzeć. Otóż na rynkach rozwiniętych, gdzie najem jest bardziej uregulowany i trwa dłużej, bardzo często standardem rynkowym jest to, że masz zabudowę kuchenną, masz coś w łazience, ale oprócz tego wszystkie pokoje są puste. Wynajmujesz po prostu puste ściany. I tak jak mówię, wynika to wprost z tego, że przychodzisz ze swoimi gratami, bo jak zaczynasz wynajmować mieszkanie, to nie robisz tego na rok, tylko na kilkanaście lat, bo to jest w zasadzie dominująca forma korzystania z mieszkania, najem. U nas, ponieważ ten rynek jest jeszcze nowy, przyjęło się, że to mieszkanie jest w pełni wyposażone. Zresztą nie wiem, czy nadal to funkcjonuje, ale pamiętam takie czasy na naszym rynku, że nawet fliperzy, po to, żeby lepiej i prościej i łatwiej było je sprzedać, stosowali takie atrapy sprzętu AGD czy zabudowy kuchennej, które były wstawiane. To były jakieś takie plansze, naklejki i wchodząc do mieszkania widziałeś naklejkę, że na przykład tutaj stoi pralka, tutaj będzie lodówka, tutaj będzie kuchenka i mogłeś sobie wyobrazić, jak to mieszkanie, które kupisz od flipera, będzie wyposażone. No ale żeby unikać tych kosztów wyposażenia, zamiast faktycznego sprzętu stosowało się atrapy. Czy to nadal funkcjonuje? Nie wiem, ale jeśli masz jakieś doświadczenia z rynkiem fliperskim, to daj znać w komentarzu, czy nadal fliperzy korzystają z tych atrap, czy to pomysł kompletnie już stary, zarzucony i nikt z tego nie korzysta. Przygotowując się jak zwykle do nakręcenia tego odcinka, spróbowałem sobie, robiąc jakiś tam scenariusz, wypisać taką listę plusów, minusów tego, że mieszkanie jest wyposażone i tego, że mieszkanie jest niewyposażone. I o dziwo, mimo że ja
Zawsze wynajmuję mieszkania w pełni wyposażone. Poza garami. Nie daję sztućców, nie daję talerzy, nie daję szklanek, ale jeśli chodzi o meble i miejsce do spania, to jest zawsze. No to wychodzi mi z tej analizy, że więcej minusów dla właściciela potencjalnie wynika z tego, że wynajmuje mieszkanie wyposażone. Czyli to, co robię, krótko mówiąc, kupy się nie trzyma. I jakie to są minusy? Przede wszystkim, jako właściciel, musisz ponieść koszt. Ponieść. Nie ponieść, tylko ponieść. Przede wszystkim, jako właściciel, musisz ponieść koszt tego wyposażenia, co podraża całą Twoją inwestycję. No bo wyposażenie nawet w jakieś proste elementy, ikeowskie łóżko, piekarnik, jakąś pralkę, lodówkę, no to będzie kilka dobrych tysięcy złotych, które gdybyś nie wyposażał mieszkania i wynajmował je z pustymi ścianami, zostałyby w Twojej kieszeni. Kolejny minus to potencjalne koszty serwisowania, ponieważ te sprzęty w wynajmowanym mieszkaniu zużywają się szybciej, ludzie mniej o to dbają, bo nie są ich. Czasem korzystasz też z używek, a w związku z tym no, musisz co jakiś czas wezwać serwis i wtedy zawsze jest dyskusja, czy to po stronie najemcy, czy po stronie wynajmującego. Co do zasady, to najemca powinien ponieść ten koszt, ale różnie ludzie do tego podchodzą, więc może się zdarzyć tak, że koszt serwisanta, który przyszedł naprawić pralkę, wyląduje po Twojej stronie. Kolejny minus jest taki, że to wyposażenie co jakiś czas trzeba wymienić albo odświeżyć. Materac, na przykład łóżka, można kupić nowy po jakimś czasie, albo wyprać sofę. Lodówka przestanie działać po kilku latach, tym bardziej, że te sprzęty mamy coraz częściej robione tak, że po okresie gwarancyjnym o dziwo przestają działać i trzeba je naprawiać. Kolejny minus, którego ja osobiście bardzo nie lubię, otóż zdarza się czasem tak, że najemca przychodzi ze swoimi rzeczami, ma swoje graty, które gdzieś tam w przeszłości uzbierał i ty masz nową pralkę, nową kuchenkę, nową lodówkę i słyszysz w czasie tej rozmowy z najemcą, że najchętniej jakbyś to zabrał. Pół biedy, jak to jest stolik i dwa krzesła, bo tak zdarzyło mi się i do dzisiaj gdzieś je wykorzystuję, na przykład w innym mieszkaniu. Ale gdzie przechowywać przez rok czy dwa lodówkę albo pralkę, albo piekarnik, jeżeli najemca ma swoje, albo łóżko, jeżeli najemca ma swoje? No i po co ponosiłeś te koszty, chcąc uprzyjemnić życie najemcy, skoro tu się trafił jakiś taki, który przychodzi i chce, żebyś to zabrał, bo ma swoje? Plusem natomiast przy niewyposażonym mieszkaniu będzie oczywiście to, że jak będzie ci je najemca oddawał, to masz mniej powodów do narzekań i mniej takich punktów spornych z najemcą, który musi coś odświeżyć, odmalować, wyprać, przykręcić, odkupić, no bo w zasadzie zabiera swoje graty i w jakim stanie je miał, w takim stanie je zabiera. To nie było Twoje wyposażenie, więc nic Cię to nie interesuje. A jakie zatem są zalety tego, że oddajesz mieszkanie w pełni wyposażone? Przy czym drobne zastrzeżenie, w moim rozumieniu w pełni wyposażone to takie, w którym masz meble, bierzesz ciuchy i możesz zacząć mieszkać, ale nie masz całej tej drobnicy typu talerzy, szklanek, sztućców, widelcy, no etc. Nie, to są takie rzeczy, które najemca może sobie pójść do najbliższej Ikei czy jakiegokolwiek innego sklepu i wydając 2-3 stówki będzie miał w pełni wyposażone w takie sprzęty jak chce. Pierwszy, najważniejszy plus jest taki, że spełniasz pewien standard rynkowy. Czy on jest dobry, czy nie, to nie mnie z nim dyskutować. Natomiast tak się w dzisiejszych czasach przyjęło, że mieszkanie w Polsce, które wynajmujesz, w zasadzie powinno być wyposażone. No i jeżeli nie chcesz, żeby Twoja oferta odstawała od tego, co jest na rynku, to po prostu należy mieszkanie wyposażyć. Jest to dużym plusem również dla najemcy, to, że mieszkanie jest wyposażone, bo tak jak mówiłem, wystarczy spakować swoje rzeczy i je przywieźć i można zacząć mieszkać, a nie trzeba zaczynać od tego, że musisz jechać kupić meble i je skręcać, albo firmę przeprowadzkową wynajmować, żeby przewoziła Twoje meble z jednego mieszkania do drugiego. Po prostu wynajmujesz mieszkanie, w którym możesz żyć, jak tylko rozpakujesz ciuchy. Taki trochę naciągany argument, ale masz też wpływ na standard tego wyposażenia, czyli możesz kupić określonej klasy, na przykład energetycznej lodówkę, określony piekarnik, który masz sprawdzony, no i masz wpływ na to, jak one są podłączone, czy to jest wszystko bezpiecznie zrobione, czy nie będzie miał później najemca jakichś problemów z użytkowaniem tego sprzętu. Znam ludzi, dla których to jest ważne, dlatego wpisałem to na listę plusów po stronie wyposażania mieszkania. A z drugiej strony, tak sobie teraz myślę, że to może być też minusem niewyposażonego mieszkania, że najemca przytarga ze sobą nie wiadomo co. To może być jakaś na przykład stara, kupiona na OLX-ie, zdezelowana lodówka, która w pewnym momencie zacznie się palić, a w efekcie uszkodzone zostanie mieszkanie. Więc to, że masz wpływ na jakość tego sprzętu, który kupujesz do mieszkania, może Ci oszczędzić tych stresów związanych
ze sprzętem niewiadomego pochodzenia, niewiadomej jakości, który przyniesie ze sobą najemca. Kolejnym plusem może być to, że jeżeli najemca potencjalnie jest zainteresowany dwoma podobnymi mieszkaniami i jedno z nich jest wyposażone, drugie nie, to prawdopodobnie wybierze to wyposażone, dlatego że nie musi inwestować w wyposażenie, czyli mieszkanie dla niego to kolejny plus, jest bardziej dostępne, bo mniej musi wydać kasy, żeby je wynająć. Przy niewyposażonym mieszkaniu musiałby oprócz tego, co na dzień dobry musi zapłacić tobie, czyli kaucja i pierwszy czynsz, mieć jeszcze jakiś budżet na wyposażenie tego mieszkania, jeżeli nie targa ze sobą jakichś gratów. Czyli krótko mówiąc, przy takim wyborze to samo mieszkanie, ale jedno wyposażone, drugie niewyposażone, preferencje najemcy będą takie, żeby wybrać to, w którym wyposażenie jest. I te wszystkie elementy sprowadzają się, krótko mówiąc, w mojej opinii do tego, że mieszkanie wyposażone wynajmiesz po prostu szybciej, a na tym nam zależy. Więc jeżeli rynkowe oczekiwania są takie, że wynajmują się u nas mieszkania wyposażone, no to możesz tego nie robić, ale musisz się liczyć z pewnymi niedogodnościami. Oczywiście nikt za ciebie tej decyzji nie podejmie, możesz działać i w ten sposób, i w ten sposób, ale jeśli już zdecydujesz się na to, żeby mieszkanie wyposażać, to trzy dobre rady od wujka Radka, praktyka najmu, czego nie robić. Po pierwsze, nigdy nie wyposażaj pod siebie, tak jakbyś ty tam miał mieszkać. To nie ty tam będziesz mieszkał, to ma być porządne, bezpieczne wyposażenie, ale nie musi być na przykład jakiejś topowej klasy, jeśli tylko nie wynajmujesz nieruchomości premium na Złotej 44 w Warszawie. To może być piekarnik z Ikei, to może być kuchnia z Leroy Merlin, to ma być wyposażenie praktyczne, łatwo zastępowalne, jeżeli coś się uszkodzi, zepsuje i dobrze, żeby było też dostępne cenowo. To jest pierwsza dobra rada wujka Radka. Druga dobra rada wujka Radka to nie nadwyposażaj. Co to oznacza? Znam osobiście wielu właścicieli, którzy mają jakieś lęki przed zostawieniem pustej ściany na przykład, albo przed zostawieniem pustego parapetu, albo pustego stolika, a w związku z tym wyposażają mieszkania w jakieś obrazy, w bardzo dużo różnych bibelotów, które są porozstawiane. No i najczęściej to są takie rzeczy, które nie pasują najemcom. Czyli wchodzą i myślą sobie, o Jezus, ten obraz to ja wie pan co ściągnę i żeby pan go zabrał, albo no te solniczki, pieprzniczki, tamte pierdółki proszę zabrać, bo ja mam swoje, albo nie potrzebuję tego. Więc naprawdę nie nadwyposażaj mieszkania, nic złego się nie stanie, jak ściana będzie pusta i nic na niej nie będzie wisieć, pod warunkiem, że jest czysta i dobrze pomalowana. Czysty, równy, niepocięty blat też całkiem fajnie wygląda, nie musisz go zasypywać ściereczkami, deskami do krojenia, nożami, kubeczkami i tak dalej. Nie, nie, nie. W tym przypadku jak najbardziej sprawdza się zasada less is more, czyli że mniej, to więcej. I tej zasady się trzymaj. I trzecia dobra rada wujka Radka, trzymaj się jak najdalej od wszelakiej maści wodotrysków, takich innowacji, zwłaszcza pochodzących z Chin, które bardzo fajnie wyglądają na zdjęciach. Sam raz tylko w życiu miałem piękną baterię w umywalce, na blatowej oczywiście, która ładnie wygląda, ale jest po prostu niepraktyczna, gdzie wokół tego miejsca, gdzie wylewała się woda, była taka fajna, okrągła, szklana tafla i po tej szklanej tafli leciał taki wodospad wody. To jest wszystko świetne na zdjęciach, fajnie wygląda, ale w praktyce, jak coś takiego się zepsuje, to Houston mamy problem. Stosuj rzeczy praktyczne, które bardzo łatwo można zastąpić, odkupić, czy koszt będziesz musiał ponieść ty, czy najemca, ale wyprawa do Castorany załatwia temat, a nie szukanie potem po świecie jakiegoś specjalnego siteczka, bez którego cała ta kaskada wodna nie może działać, a które z powodu kamienia się po prostu zniszczyło. Zero wodotrysków. Najprostsze, najpraktyczniejsze rzeczy to jest to, z czego powinieneś korzystać przy wyposażaniu mieszkania. A kiedy stanowczo nie wyposażać mieszkania? Tylko i wyłącznie moim zdaniem wtedy, kiedy jego przeznaczeniem będzie jakaś funkcja biurowa. Każdy z nas, kto będzie chciał sobie urządzić biuro, potrzebuje innych biurek, inne meble biurowe mu się podobają, inne krzesła. Więc jeżeli z zamysłem kupujesz mieszkanie po to, żeby je wynajmować pod jakąś funkcję typu biuro, choćby biuro rachunkowe, to absolutnie go nie wyposażaj. Ta firma, która tam wejdzie, która tam będzie operować, która będzie wynajmować od ciebie ten lokal, zupełnie spokojnie pod siebie sobie je urządzi. Sam jestem ciekawy, w którym jesteś klubie, czy tych, co wyposażają, czy tych, co nie wyposażają. Jeżeli pominąłem jakiś szczególnie ważny argument mówiący, opowiadający się po jednej albo po drugiej stronie, to daj znać w komentarzu, chętnie sam się czegoś nauczę, bo ja póki co oddaję mieszkania do najmu w zasadzie wyposażone, poza tym, jak mówiłem, sztućcami, garnkami i tak dalej, tą drobnicą, no to jest mieszkanie takie, że bierzesz ciuchy i
możesz mieszkać, ale być może działam niewłaściwie, więc podziel się również Twoją wiedzą. Mi pozostaje pozbierać te wszystkie syfy, które zostawił romantyk robiący tutaj pewnie przy zachodzie słońca butelkę Prosecco. Zbiorę to i wyrzucę. Pamiętaj, chcesz mieć czysto, to posprzątaj sam. A za Twoją uwagę Cię już serdecznie, drogi widzu, dziękuję. Zachęcam jak zwykle do zasubskrybowania, polajkowania, powiedzenia innym, że jest taki kanał, żeby sobie też coś obejrzeli. A za Twoją uwagę dziękuję. Trzymaj się ciepło. Czekajmy na burzę, żeby się zrobiło chłodniej i czuwaj. No, taki śliczny zestawik się uzbierał, także biorę to i wywalę z syfiarzu.